Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 227. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 136, werset od 10 do 26. On Egipcjanom pobił pierworodnych. Bo Jego łaska na wieki, i wyprowadził spośród nich Izraela, bo Jego łaska na wieki, ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, bo Jego łaska na wieki. On Morze Czerwone podzielił na części, bo Jego łaska na wieki, i środkiem przeprowadził Izraela, bo Jego łaska na wieki, i faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone. Bo jego łaska na wieki. On prowadził swój lud przez pustynię, bo jego łaska na wieki. On pobił wielkich królów, bo jego łaska na wieki. On uśmiercił królów potężnych, bo jego łaska na wieki. Sichona króla Amorytów, bo jego łaska na wieki. I Oga króla Baszanu, bo jego łaska na wieki. A ziemię ich dał na własność, bo jego łaska na wieki. Jako dziedzictwo słudze swemu Izraelowi, bo jego łaska na wieki. On o nas pamiętał w naszym uniżeniu, bo jego łaska na wieki. I uwolnił nas od wrogów, bo jego łaska na wieki. On daje pokarm wszelkiemu ciału, bo jego łaska na wieki. Dziękujcie Bogu niebiosa, bo jego łaska na wieki. W rozdziałach trzecim i czwartym księgi Kocheleta autor analizuje różne aspekty ludzkiego życia, podkreślając, że wszystko ma swój czas i porządek ustanowiony przez Boga. Zauważa, że mimo wysiłków wiele działań pozostaje bez trwałego rezultatu. A prawdziwa wartość leży we wspólnotowym życiu i sprawiedliwości, które mogą przynieść sens w obliczu przemialności i niesprawiedliwości. Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono czas zabijania i czas leczenia. Czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści czas wojny i czas pokoju cóż przyjdzie pracującemu z trudu jaki sobie zadaje przyjrzałem się pracy jaką bóg obarczył ludzi by się nią trudzili uczynił wszystko pięknie w swoim czasie dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata tak jednak że nie pojmie człowiek dzieł jakich bóg dokonuje od początku aż do końca poznałem że dla Niego nic lepszego, niż cieszyć się i o to dbać, by szczęścia zaznać w swym życiu. Bo też, że człowiek je i pije i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie, to wszystko dar Boży. Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało. Nie można do tego nic dodać, ani od tego czegoś odjąć. A Bóg tak działa, by się Go ludzie bali. To, co jest, już było, a to, co ma być kiedyś, już jest. Bóg przywraca to, co przeminęło. I dalej widziałem pod słońcem. W miejscu sądu, niegodziwość. W miejscu sprawiedliwości, nieprawość. Powiedziałem sobie. Zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego będzie sądził Bóg. Na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn jest czas wyznaczony. Powiedziałem sobie. Ze względu na synów ludzkich tak się dzieje. Bóg chce ich bowiem doświadczyć, żeby wiedzieli, że sami przez się są tylko zwierzętami. Los bowiem synów ludzkich jest ten sam co i los zwierząt. Los ich jest jeden. Jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego. I oddech życia ten sam. W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie do jednego miejsca. Powstało wszystko z prochu, i wszystko do prochu znów wraca. Któż pozna, czy tchnienie synów ludzkich idzie w górę, a tchnienie zwierząt stępuje w dół do ziemi? Zobaczyłem więc, iż nie ma nic lepszego, nad to, że się człowiek cieszy ze swych dzieł, gdyż taki jego udział. Bo któż mu pozwoli zobaczyć, co stanie się potem? A dalej widziałem wszystkie uciski, jakie pod słońcem się zdarzają. I oto łzy uciśnionych, a nie ma kto ich pocieszyć, ręka ciemięsców twarda, a nie ma pocieszyciela. Więc za szczęśliwszych uznałem martwych, którzy dawno już zmarli, od żyjących, których życie jeszcze trwa. Za szczęśliwszego zaś od jednych i drugich. Uznałem tego, co jeszcze wcale nie istnieje, ani nie widział spraw niegodziwych, jakie się dzieją pod słońcem. Zobaczyłem też, że wszelki trud i wszelkie powodzenie w pracy rodzi u bliźniego zazdrość. I to jest marność i pogoń za wiatrem. Głupiec zakłada ręce i zjada swe własne ciało. Lepsza jest garść wypoczynku niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem. I inną jeszcze widziałem marność pod słońcem. Jest ktoś sam jeden, a nie ma drugiego, i syna nawet nie ma on, ani brata, a nie ma końca wszelkiej jego pracy. Oko zaś jego nie syci się bogactwem. Dla kogoż to pracuje i duszy swej odmawiam rozkoszy? To również jest marność i przykre zajęcie. Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł. Również gdy dwóch śpi razem, nawzajem się grzeją. Jeden natomiast jakże się zagrzeje. A jeśli napadnie ich jeden, to dwóch przeciwko niemu stanie, a powróz potrójny nie łatwo się zerwie. Lepszy młodzieniec ubogi lecz mądry od króla starego ale głupiego, który już nie umie korzystać z rad. Wyszedł z więzienia, aby królować, a zdobył godność królewską, choć urodził się biedny. Widziałem, jak wszyscy żyjący, co chodzą pod słońcem, stanęli przy młodzieńcu, drugim po królu, który miał zająć jego miejsce. Nieprzeliczony był cały lud, na którego czele on stanął. Ale potomni też nie będą z niego zadowoleni, bo także i to jest marność i pogoń za wiatrem. Rady odnoszące się do kultu: Zważaj na krok swój, gdy idziesz do domu Bożego. Zbliżyć się, aby słuchać, jest rzeczą lepszą niż ofiara głupców, bo ci nie rozumieją, że źle postępują. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział piętnasty to przypowieści o zagubionej owcy, zagubionej drachmie i synu marnotrawnym, które ilustrują radość Boga z każdego nawróconego grzesznika. Jezus ukazuje bezgraniczne miłosierdzie Boga i wezwanie do radości z powodu każdego powrotu do Boga, niezależnie od upadków i grzechów. Przybliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im. Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, Lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem? Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, Oto tyle lat Ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.